Hej, Wirgul, już witam was wszystkich w kolejnym bonusowym odcinku z serii Zagrajmy w Chrono Trigger. Myśleliście, że zapomniałem, już obiecałem, że będę wrzucał je częściej? O nie, nie. Nagrałem już kilka i teraz postanowiłem do jednego dograć komentarz. To zakończenie, które będziecie mieli okazję podziwiać, możecie otrzymać po wyjściu z przyszłości, dostaniu się do średniowiecza, ale przed przejściem przez Zealbridge. I tak, wydostajecie się z przyszłości, idziecie do końca czasu. Z końca czasu wykonujecie oczywiście parę zadań, żeby dostać się do przyszłości, czyli przechodzicie Grotę Pazura, dostajecie się z powrotem do końca czasu, odblokowując tym samym przejście ze szczytu. O matko, zapomniałem, jak ta lokacja się nazywa. No ale wiecie, o co mi chodzi. Musicie dostać się z powrotem do średniowiecza, nie przechodzić przez Zealbridge, dostać się do Lavosa i tyle. Tutaj od razu pokazałem, co mówi Ellie. Jeżeli walczymy z Lavosem, przenosząc się do niego za pomocą wiaderka. I nie jestem pewien, czy będę pokazywał wszystkie takie rozmowy, ponieważ wtedy muszę albo strasznie dużo ciąć, albo nagrywać całą walkę, co sprawia, że muszę czekać 2 godziny, aż nagranie się przetworzy. Więc myślę, że będę pokazywał tylko i wyłącznie same zakończenia. No i może odrobinę walki z Lavosem. Tada! To już widzieliśmy, więc przewijamy. I muszę przyznać, że to zakończenie jest całkiem ciekawe. Zdecydowanie lepsze niż poprzednie, więc tak. No dobry znak. Teraz zakończenie większość zakończeń w Chrono Triggerze tak naprawdę jest niezła. Jest tylko parę słabych. Po pierwsze, mamy tutaj melodię Roba, którą bardzo lubię. I często jest porównywana do osławionego Rickrolla. Tak, rzeczywiście jest podobne. Nie jestem pewien, czy podobieństwo to jest przypadkowe, czy też nie, ale no cóż, można by o tym debatować, mi się nie chce. Mamy tutaj bardzo ciekawą scenę, gdzie to Robo jest przeniesiony do przyszłości, z której zapewne on pochodzi. Bo widzicie, znaleźliśmy Roba jako złom tak naprawdę, jako grata. Dlatego właśnie, że Robo przesiedział paręset lat w tym gmachu, w którym go znaleźliśmy. Być może Robo przeniósł się do przyszłości, ale nie przyszłości tak odległej, jaką my widzieliśmy. I również tutaj w tle widzieliśmy dzwon linii. Nie jestem pewien, czy to nie jest błąd, ponieważ w roku 1000 naszej ery dzwon linii został zmieniony na srebrny dzwon Nadia. Podczas festynu. Pamiętacie, w jednym z zakończeń to było. Ale mniejsza z tym. Tutaj mamy bardzo ładną scenę, gdzie Robo sobie siedzi ze swoją przyjaciółką, dziewczyną. Tak, to chyba jako dziewczyna. Chociaż można by się tutaj również zagłębić w temat i zacząć pytać, jak to możliwe, że robot ma dziewczynę. Robot nie powinien mieć płci. No ale ta jest różowa i ma kokardkę, więc to chyba jest w stanie wszystko usprawiedliwić. Tutaj muzyka nam się zmienia i widzimy tatę. Pamiętacie tatę? Bohatera ze średniowiecza? Tak. My nie przeszliśmy przez Zealbridge. Nigdy nie odebraliśmy tacie medalu bohatera. Nigdy nie wyprostowaliśmy tego błędu. Wszyscy wciąż myślą, że tata jest bohaterem. I również tata taty myśli, że tata jest bohaterem. I nie mam zielonego pojęcia, jak on mógłby pokonać tego dżina. I przez tą całą presję tata postanowił wybrać się jednak do zamku Magusa, jakimś cudem pokonać jego podobiecznych,
jego podobieżnych, jego sługusów i widzi Krona, Marl i Lukę. Jakim cudem, skąd oni się tu wzięli, nie mam zielonego pojęcia. I naprawdę można by o tym deliberować. Czy Krono i drużyna pokonali Magusa? Czy też może zajęli jego miejsce? Bo w końcu, skoro go pokonali, dlaczego wciąż po zamku szwendałyby się potwory? Moim zdaniem to jest całkiem ciekawe zakończenie. Czy ma ono jakiś głębszy sens, czy też nie, to decyzję pozostawiam wam. No ale tak czy inaczej, ten bonusowy odcinek z serii Zagrajmy w Chrono Trigger się skończył, więc wszystko, co mogę powiedzieć, to do usłyszenia w następnym. Cześć!